Jesteśmy na treningu pierwszej reprezentacji polskiej, a jest z nami Tomasz Rząsa, koordynator reprezentacji do spraw kontaktów z mediami. Panie Tomku, we wtorek odbył się mecz Polska-Liechtenstein na stadionie Krakowi. Co to znaczyło dla pana jako wychowanka pasów? No tak, no oczywiście szczególne przeżycie, gdyż mogłem wrócić na stadion Krakowi. No, szkoda, że już nie mogę grać i z reprezentacją zawitać na stadion pasów, natomiast no, i w takiej formie jest to bardzo miłe uczucie. Jakie nastroje panują w reprezentacji Polski po spotkaniu z Liechtensteinem, a właśnie 2 dni przed meczem z Mołdawią? No, zwycięstwo na pewno buduje. Jak zapewne jakby było w wyższych rozmiarach, byłoby jeszcze milej, natomiast 2-0 jest wynikiem, który możemy przyjąć, ale dla nas najważniejsze było dostanie materiału informacyjnego na temat przygotowania zawodników fizycznego, na temat nowych, młodych zawodników, którzy wchodzą do reprezentacji, były przecież debiuty, na temat zestawienia gry defensywnej całego zespołu, więc no, na pewno spory materiał dla sztabu szkoleniowego do analizy. Nie ma dużo czasu, ale na pewno będzie wszystko przygotowane na Mołdawię odpowiednio. No właśnie, dzisiaj kontynuujecie przygotowanie do tego piątkowego starcia z Mołdawią i ponownie pojawicie się na obiektach Krakowie, tym razem na terenie Centrum Treningowego przy ulicy Wielickiej 101. Skąd taka decyzja? No tak, no przez tą pogodę, która nie rozpieszcza od 3 dni, przypomnę, że dzień przed meczem trenowaliśmy, żeby zaoszczędzić boisko przy kałuży, trenowaliśmy na Górniku Wieliczka, bo tam w Turówce właśnie stacjonujemy. No i było oberwanie chmury, to boisko no, nie wyglądało najlepiej, a chcieliśmy ten dzień po meczu, zwłaszcza dla tych zawodników, tak teraz widzimy w tle tych, którzy nie grali we wczorajszym spotkaniu, grali w małym wymiarze czasowym. Oni na pewno potrzebują teraz dobrej murawy do tego treningu uzupełniającego. No, postanowiliśmy poprosić Krakowie, no i tutaj też składamy podziękowania, że Krakowia tak szybko jako klub zareagowała. Grzechem byłoby nie zapytać o samą Krakowię, no bo jakby nie było w sobotę decydujące rozdanie, ostatnia kolejka pierwszej ligi. Śledzi pan losy pasów, śledzi pan wyniki i to jakie są szanse na awans? Oczywiście, że tak, natomiast powiedziałem to już we wcześniejszych wywiadach, że Krakowia musi się absolutnie skupić na swoim bardzo trudnym wyjazdowym meczu, nie może patrzeć, wiadomo, że w samym ogólnym rozrachunku musi patrzeć, natomiast musi się skoncentrować na meczu i tylko myśleć o swoim zwycięstwie. Bardzo trudny wyjazd do Legnicy, także nie będzie, na pewno nie będzie łatwo, będzie bardzo trudny mecz. Natomiast jestem przekonany, że jak Krakowia wygra swoje spotkanie, to jest olbrzymia szansa, że awansuje. Czuję się dobrze, forma jest. W sumie już trochę czasu minęło, więc z tego mogę się cieszyć. Też chyba mogłem nabrać siły, więc na pewno pozytywnie myślę o meczu z Mołdawią. Gramy z Mołdawią, z którą wygraliśmy we Wrocławiu 2-0, ale to zwycięstwo tylko pozornie było chyba łatwe. Przepraszam, a czy to ma znaczenie tak naprawdę? Czy to było 2-0, 3-0? Ważne, że wygrana, ważne, 3 punkty. W eliminacjach nie liczy się styl, liczą się punkty i nieważne jak, ale te punkty trzeba zdobywać. Chodzi mi tylko o to, jakie wnioski przed tym meczem piątkowym, jak to spotkanie w Kiszyniowie może wyglądać? Ciężko powiedzieć. Nigdy nie można przed meczem powiedzieć, jak to spotkanie może wyglądać. Wiadomo, że to nie będzie łatwy mecz. Grając na wyjeździe, na pewno Mołdawia będzie chciała się bronić. Gra u siebie, więc teoretycznie jest szansa na to, że w końcu będą musieli się otworzyć, że można to wykorzystać, więc mam nadzieję, że przede wszystkim zagramy konsekwentnie i rozsądnie, bo na pewno jedziemy tam po zwycięstwo i my też musimy cierpliwie czekać na to, aż uda nam się strzelić tą pierwszą bramkę. Warunki mieliśmy bardzo dobre. Padający kilka dni deszcz trochę nam utrudnił treningi, natomiast mecz odbył się w dobrych warunkach. Tu mieliśmy wiele obaw, ale okazało się, że boisko na Krakowie naprawdę, jak na tą ilość deszczu, było naprawdę dobre.